Człowieku, ciekawe, czy jakby twojej matki mordę ktoś wziął i promował w internecie i sobie zarabiał siano z tego, czy twoja matka by się o to nie upomniała. Ciekawe, ziomuś. Jaki pomysł, kurwa. Słuchajcie mózgów, dzieciaki, bo później płakać będziecie. Ja pamiętam kiedyś u Forsena, jak jeszcze oglądałem, to jak dopiero te AI zaczynało wchodzić, te twarze i tak dalej, to on dostał donata, że co by zrobił, jakby ktoś tam zrobił tym AI jakieś tam porno czy coś z tą jego dziewczyną. I powiedział, żeby go to w ogóle nie obchodziło. I tak, no bo po co ktoś ma się przejmować, jak to nie jest prawdziwe, no kurwa. W każdym momencie możesz sobie czyjąś twarz wkleić na tam cokolwiek, no przecież to nie jest prawdziwe. Przecież dobrze o tym wiesz. Po co? A na przykład mamon to dostaje białej gorączki, że jak ktoś mógł użyć mojego tego głosu albo coś tam ze mną, no przecież dobrze wiesz, że to nie on, to nie wiem. Jak coś, to to, że sobie usunąłeś dziecko, to nie oznacza, że oni tego nie będą widzieli, bo to wyświetla się wizualnie w czacie nawet.